będzie bardzo trudne. To będzie bardzo trudne nie do zrozumienia. To będzie bardzo trudne dla mnie do powiedzenia. Przyszedł do mnie człowiek z propozycją, żebym go nauczył hipnozy. Że on gotów mi zapłacić, gdybym ja go nauczył hipnotyzować. Ja się pytam, no dobrze, ale w jakim celu? O jaką hipnozę chodzi? Co byś chciał osiągnąć? I on się w końcu przyznał, że on chciałby hipnotyzować kobiety, że jak podejdzie do takiej kobiety i powie abrakadabra, to ona straci panowanie nad sobą i pójdzie z nim prostą drogą aż do wirka. I on by tak chciał podejść do kobiety, powiedzieć do niej abrakadabra, chodź ze mną do wirka, i żeby ona powiedziała już lecę. I żeby on w ten sposób mógł mieć dużo kobiet zaliczonych. Rozumiem, że ludzie szukają najprostszych rozwiązań w sytuacjach, kiedy normalne rozwiązania nie działają. Czemu nie działają normalne rozwiązania? Po krótkiej rozmowie z tymże facetem zrozumiałem, że on po prostu nie wierzy, że jakakolwiek kobieta byłaby gotowa z nim pójść do tego wirka dobrowolnie. Czyli albo mógłby wyciągnąć pistolet, przyłożyć jej do czaszki i złożyć propozycję nie do odrzucenia, albo ją zahipnotyzować. Co nie jest karalne. No nie jest karalne, gdyż jak ją zahipnotyzuje, no to co? Jego urok osobisty po prostu tak na nią wpłynął, że po prostu poszła prostą drogą do wyrka. I tak doszedłem do wniosku, że właściwie po co żabie potrzebne są skrzydła? Czy nie lepiej żabę jest nauczyć pływać kraulem albo po prostu żabką? Czy nie byłoby lepiej, żeby tego faceta nauczyć, żeby był po prostu miły dla kobiet? Szansa, jakaś szansa istnieje, że łatwiej jednak z hipnozą.